6, 10, 12. Więc e, rozumiem, że tak. Aydan idzie pierwszy, na samym końcu idzie Felicia. E, potem e, drugi jest pan Kac, tak? Czy e, Kejkin, tak? Ja jestem druga. E, rozumiem, że pan Kac ciągle wszystko nagrywa. Trudno mi powiedzieć, czy nie zgubiłem tej kamery gdzieś podczas topienia się w, w korytarzu. Masz ją przy sobie. O okay. dziwo nadal działa. No to jeśli tak, to jak najbardziej. No, no, Proszę się nie długo tą ręką z kamerą. Więc... No, tak, tak, tak. A, więc y, trzymasz y, z, z zakrawionej ręce kamerę, która ci się trzęsie, i y, latarkami oświetlacie sobie metalowy korytarz, który prowadzi do maszynowni. Słyszycie to echo tego śpiewu. Mas maszyny już ucichły, które y, wcześniej się tam tłukły w niebogłosy. głosy. Wchodzicie do maszynowni, widzicie no, dosyć niepokojącą scenę. E, widzicie, że ogólnie Felicia i Aidan przeżywacie de facto znowu ten sam koszmar. Czyli do maszyny przyczepiony jest e, strażnik, który jest wypruty. Wnętrzości po prostu mu się wylewają z, z brzucha. Ma rozerwaną koszulkę, i z jego bebecha po prostu sterczą flaki. Przywiązany do jednej z maszyn, wasze latarki oświetlają mu twarz, która jest po prostu opuszczona, i widać, że z jakiegoś powodu nadal nią rusza. I coś, coś rocze pod nosem. I ogólnie rzućcie sobie na keep it together. Oh, here we go. 10. Keep it together, to jest plus willpower. A, to ja mam 12. Ja mam 11. Mistrzu gry. Ja 16. Willpower mam 0 i mam minus 2 do, do keep it... To, znaczy, minus 1 do keep it together. A, to ja też, to ja mam 11. To, to no mam ok. 11. Czyli co? Wszyscy mają ten sam wynik poza Aidanem, e, tak? Aidanem, który ma 16. Okej, okay, czyli Aidan. E, intensywnie już e, po prostu. E, twoje serce na ostatnich obrotach po prostu jeszcze się trzyma i zaciskasz e, w dłoni rewolwer, starając się. E, no, nie, nie rozpaść w tej chwili, bo widzisz de facto tę samą scenę. Natomiast pozostali, no powiedzcie, który, które wyniki tam wybieracie, albo opiszcie, co, co się dzieje i ogólnie A. każdy z Was. To ja byłem dopiero unfocused. Dobra. No ja, ja jestem to przerażony to tym całym widokiem, bo czytanie raportu to jedno, ale zobaczenie czegoś takiego na żywo to jest dość wstrząsające. Także biorąc pod uwagę jeszcze, że przed chwilą widziałem, znaczy jakby brałem udział w rozbijaniu ludzkiej głowy, to kolejne wnętrzności wywołują mnie dość mocne przeżycia. To w moim wypadku ten trauma, którą teraz przeżywam, wywołała bardzo silny taki przypływ złości. Wściekły na całą, wściekła na całą sytuację, że jakby ponownie te wydarzenia mają tu miejsce a, no, i generalnie do, zaczynam odczuwać taką bardzo silną złość, jakby. Właśnie chęć dorwania w końcu a, Franklina i jakby wymierzenia mu wręcz sprawiedliwości. Ja jestem smutna w sumie. Bo wcześniej byłem wyrzuty sumienia. miałam a teraz ogarnął mnie taki smutek, jak widzę. E, no, scenę. Natomiast jest dosyć spokojna, bo przynajmniej widzę martwą osobę, która jest prawdziwa. Mhm. Właśnie nie jest... do końca martwa, bo to się rusza jeszcze. Jasne, ale jest prawdziwa przynajmniej. No, więc jakby duża ulga dla mnie. E... Także jestem shaken teraz. Słuchajcie, no, widzicie ży... to, co ja? Żywego trupa? Tak. Tak. Ja widzicie widzę. go? Ten skurwiel gdzieś mhm. tu jest. On znowu to robi, rozumiecie to? On odprawia ten rytuał. Znowu. Jaki rytuał? Mówiłem wcześniej dla Felici, wydawało mi się, że... że... Ten jego zaśpiew. On coś tutaj robi. Matka małego Betforda była w takim samym stanie. Rozumiecie? On wyjął jej serce i śpiewał coś. Później na moich oczach zaczął pożerać serce. A ona żyła i krzyczała przez cały ten czas. Rozumiecie to? On gdzieś tu jest. No to szukajmy go, słuchajcie, nie ma co czekać. Szkoda. Jeszcze ja że moment nie wiem, czy to on. Mi się wydaje, że to jego matka. Myślisz? No dobra, Myślę, szukajmy. Tak. Zobacz, zobaczmy, kogo znajdziemy w takim razie. Ta maszynownia jest duża, w sensie jaki, jaki jest układ, jak to możemy mniej więcej. Maszynownia jest duża i zawiera w sobie ciąg maszyn, które. Nie, nie macie pewności do czego de facto służą, ale no, są jakiegoś rodzaju maszynami, które mają tłoki i rury i coś ewidentnie robią istotnego dla statku, ale ze tego, że nikt się wa z was na tym nie zna nie macie pewności. Samo pomieszczenie jest długie. W sensie e, wasze latarki ledwo rozświetlają drugi koniec e, sali, gdzie w rzędzie znajduje się Około 10 właśnie takich dużych maszyn, do których z jednej z nich jest przywiązany strażnik. Za każdą z tych maszyn i również w samej maszynie, może nie wchodząc do niej, ale maszyny są ukształtowane w taki sposób, że ukrycie się przed takim pozornym zaświeceniem latarką jest dosyć proste. W tym pomieszczeniu dosyć łatwo jest się ukryć. Ja podchodzę do strażnika. Mhm. E, no strażnik wygląda tak, jakby e, wygląda jakby majačęł, ma rozpruty brzuch. E, nie masz e, na tyle wystarczającej wiedzy, żeby e, ocenić czy tu jest po prostu w stanie agonalnym, czy coś jest poważnie nie tak, że nie wiem, jest na przykład martwy, ale żywy, czy coś w tym stylu? Racjonalizujesz Kładę... i stwierdzasz, że po prostu gość musi... Po prostu jeszcze jest żywy, pomimo tak poważnej rany. Kładę mu rękę na policzku i mówię, tak mi przykro. Okej, okay, gość... Gościowi z ust... W... Pompuje się różowa piana i stara się coś powiedzieć, ale słyszysz tylko bulgotanie z jego gardła. Tak mi Dobra, w, w tej chwili, Ajdan, widzisz kątem oka, jak do drzwi przechodzi jakiś cień. Świecisz latarką w tamtym kierunku i widzisz Franklina, który wygląda tak, jakby cały po prostu wykąpał się w czyjejś krwi. Ma pomazaną twarz, szaleńczy wzrok i wygląda tak, jakby starał się was ominąć bokiem. W momencie, kiedy zauważasz go, podnosi ramię z pistoletem, najpewniej strażnika, i oddaje strzały w twoim kierunku. A więc rzuć na Avoid Harm. W waszym kierunku lecą, leci kilka kul, reszta wysłyszy wystrzał. Znaczy serię wystrzałów i Aidan jedna z kul trafia ciebie i rzuć na Endure Injury. Czyli to będzie EI z modyfikatorem z Fortitude. Minus dwa. No to ja Próbuję w tej całej sytuacji też zareagować i oddać strzały w kierunku Aidena, ale. albo może nie Edena. <laughs> znaczy mam plus dwa na tym emocji. i minus dwa, czyli bez żadnego bonusu ani modyfikatora Jeżeli żadnego. nie masz. Jeżeli fortitude nic nie masz, no to tylko. No czy mam plus dwa. Masz... Okej, okay, to tak, to bez, bez żadnego. 17. Kula ledwo Cię drasnęła i no nie odniosłeś żadnych poważniejszych rank, czujesz tylko, że Twoje ubranie gdzieś na ramieniu zostaje rozerwane. Mogę strzelić a... do niego? Tak, możecie, tylko że w momencie, kiedy on oddał strzały, rozumiem, że reszta jest zaskoczona, natomiast Ty możesz oddać strzał, po czym Franklin będzie uciekał. Dobra, a co to będzie? Na refleks? Nie yeah, Engage in combat. Mhm. Ale 20. To możesz zdecydować, jaki atak wykonujesz. To Overkill. Level. To najlepszy będzie. Oddajesz całą serię strzałów. Jak coś to, tak jak było wcześniej wspomniane, pistolet ma cztery w cudzysłowie amunicji, więc masz jeszcze połowę magazynku. Natomiast ty oddajesz całą serię strzałów, które poważnie rani Franklina, który. Spada na ziemię, znaczy jest właściwie odrzucony w kierunku ściany. Ewidentnie poważnie go trafiłeś, ale zaczyna się po chwili gramolić i kulejąc, stara się dalej wybiec z pokoju. Jest poważnie ranny, więc niewiele brakuje, żeby go najpewniej dogonić. Trzyma się za ramię. I Biegnę za nim. Stara się za wszelką cenę uciec. Okej. Okay, jesteście w odległości w tej chwili wyjście około kilkunastu metrów. E, on jest już w drzwiach i ucieka przez korytarz. No to gonimy go. Gonimy Biegnę. go. Mam strzygawkę osypiacza. Jacek, ty wcześniej opisywałeś, że jest tam jakiś zbiornik z wodą? W samej maszynowni w większości pomieszczeń woda sięga tak od kostek do kolan, natomiast za korytarzem, który prowadzi do maszynowni znajduje się pomieszczenie, taka sala, w której trzeba zejść po schodkach do niższego poziomu i tam woda jest po kolana. Dobra, więc ucieka i stara się wam nawiać, więc Caitlin, ty pierwsza wyrywasz się do przodu. Starasz się dogonić Franklina i co chcesz zrobić, jak go dogonisz? Strzykawką go. Okej, okay, to w takim razie rzuć akt under tytując, pressure. Mam, Syringe of tranquilizer, which can knock out an adult in a flash. To w takim razie rzuć act under pressure. Coolness. O, tu nice. 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 Okej, okay, a więc zakładam, że cała reszta też zaczyna biec za tobą, natomiast dobiegasz do Franklina, kiedy jest w połowie korytarza i ewidentnie no, zachowujesz się jak ranione zwierzę, które w pełnej panicy stara się uciec przed wami. Doskakujesz do niego i opowiedz, co robisz. Doskakuję do niego, łapię go za ramię i w ramię mu tą strzykawką. Wbijasz mu tą strzykawkę e, i rzuć jeszcze avoid harm. sam odwraca się, odwraca się i w panice zaczyna ciągnąć za spust i stara się no, ranić ciebie z pistoletu. Padając jasne, na ziemię jasne. ze strzykawką w ramieniu. Jasne, jasne, jasne. Avoid harm plus jeden. Tak. Reflexes. Okej, okay. oh. więc w metalowym korytarzu dźwięk wystrzału po prostu sprawia, że masz wrażenie, że na jedno ucho nie będziesz przez kilka dni normalnie słyszeć i palący się proch opala ci połowę twarzy, lekko czujesz po prostu żar wystrzału. Środek, który mu wbiłaś w ramię zaczyna działać szybko i Franklin osuwa ci się w ramionach. Na kolana i widzisz, jak w jego oczach po prostu maluje się totalne przerażenie, kiedy zdaje sobie sprawę, co się dzieje, i bez słowa pada na ziemię z zamkniętymi oczami, plecami do tyłu i w połowie zanurzony w czarnym szlamie. Pochylam się, mhm. biorę jego broń. Mhm. Mówię, tak mi przykro. Wstaję i tak się zastanawiam, co zrobić. Okej, okay, reszta słyszy, że jak reszta dobiega do ciebie, no i stoicie w tym wąskim korytarzu za Caitlyn, która dzierży broń byłego strażnika. I no, teraz pytanie: co robicie? Miarkuję, że ich pytasz, co robią, tak? Nie, pytam przy was wszystkich, co robicie, tak. A, okej. Okay. No to ja się zastanawiam. No bo deal był jasny. Do, do, dosyć oczywisty. Natomiast jakby już, już trochę jest normalnie, aczkolwiek nie do końca normalnie, bo dalej są śpiewy i dalej jest woda kapiąca do góry. Nie, więc... śpiewów już nie ma. Śpiewy najpewniej... Ale były. Tak. Nie? No. Powiedziałeś, że już nie jest onirycznie, a potem znowu były. Więc, jakby, nie jest bardzo taka. Eee... Niby się skończyło, ale się nie skończyło. Więc ja się bardzo, bardzo się zastanawiam, eee, czy strzelić, czy nie. I jestem, no nie wiem jeszcze. No, ale, ale cytuję Ten statek wpłynął na nas wszystkich dość negatywnie, ale zastanawiam się, czy, czy William naprawdę może być żywy w takich okolicznościach. Czy te wszystkie deale dookoła to w ogóle wydarzyły się naprawdę? Powinnam, że jestem shaken jeszcze, nie irrational. I, i ja będę ja por... jestem... No, mów, mów, mów. Ja, ja jestem już anxious, więc ja już jestem critical stress i generalnie do tego jeszcze wściekły, wściekła, więc generalnie dresie do, do, do... Caitlyn, zrób to! Zrób to! Musimy to zrobić! Ja odpowiadam prokuratorowi, że co by nie było, jakby ja ranę mam. i... Hmm. No to I jest dowód, ja... którego nie, nie ma nie opcji. Mogę nie ma opcji, żeby był w żywy w żaden sposób. Jak dla mnie będzie żywy, co nie wiem. Jakby Marta, może Marta go odda. No dobrze, ale jeśli go nie odda, to będziemy tutaj mieli. Morderstwo i to z rąk pani psycholog, albo z Dobra, rąk policjanta. Ja długo się nie zostawiając, ciągnę go za nogi. Tego z, z zbiorniku wodą. Dokąd go ciągniesz? Marta, jak dzwoniła do mnie, nie wiem jak to brzmi. Mówiła, żeby go utopić. Znaczy on sam się utopi, ja go tylko wepchnę tam. Nikt nie będzie miał go na sumieniu, nikt z nas. Rozumiecie? No, ty będziesz, bo go pociągnąłeś. Kurwa, jakkolwiek to nie brzmi. Ja chcę, żeby ten koszmar się skończył. Chcę być ze swoją rodziną, ze swoją żoną, ze swoim synem, Dominikiem. Pomoczy mi ktoś? Przecież już go pociągnąłeś za nogi. Pytanie, czy ten koszmar się skończy, jak zabijemy tutaj człowieka? Łapie go za drugą nogę. On nigdy nie był człowiekiem. Dokąd wy go ciągniecie? Ej, skończmy to. Skończmy to, Edan! Pomóż mi, łap go za drugą nogę. No, ciągnę za drugą nogę. Skurwiel waży ponad 100 kilo. Felicia z Aidanem odciągają gdzieś. Ty, Caitlin, stoisz i zastanawiasz co się dzieje. No, ja mimo takich niewielkich oporów, to raczej nie chcę wchodzić w drogę dwóm anxiety policjantom z, z pistoletami, także raczej się tylko przyglądam z boku. Ja idę za nimi. To już nie masz szczykawki, ja więc. shaken. Znaczyć nie nie mam szczykawki, mam pistolet. Skąd ale. Ja celowałem do niego, a to on po prostu pociągnął za nogę, to pociągnął za drugą nogę. Ta pociąg, jest przykro. Dobra, ja idę za nimi. Ja nie wiem, co się dzieje. Jest, jest shaken. Wciągacie Franklina do e, pomieszczenia, o którym wcześniej wspomniałem. No, unosi się e, na plecach, tak, e, więc... E, w wodzie? Tak. Czyli, czyli sam się nie utopi, czyli ktoś go musi przytrzymać. No, chyba, że ktoś go przewróci e, na brzuch. Przewracamy go na brzuch. Okej, okay, się go na brzuch. Kiedy sprawdzisz, że on naprawdę nie żyje? Musisz go jeszcze. Musisz, musisz się upewnić, że on nie żyje. Dobra, Franklin został obrócony e, i stoicie wszyscy. Tylko trzymaj go, żeby nie odpłynął. Stoicie po kolana w tym szlamie wokół unoszącego się ciała Franklina w pomarańczowej, kurce z zakładu zamkniętego. To jest woda czy szlam? Woda, szlam, no taki taka czar czarny jakiś płyn z zapachem jakiejś benzyny czy takiego oleju. Stoicie w czwórkę nad tą żywą jeszcze osobą, która najpewniej w tej chwili kończy jej się zapas tlenu i... Ale są bąbelki? Tak. Czyli jeszcze oddycha. No jest kilka znaczy, bąbelków. Próbuję. No, nie budzi się. Mija minuta. Druga, trzecia, czwarta. Stoicie, właśnie popełniliście zbiorowe morderstwo. Pów pani psycholog i prokurator, właśnie popełniliście zbiorowe morderstwo na żywej osobie. Jak się z tym czujecie? Myślę, że nie pierwsze w tej grupie, więc generalnie nikt. No, wiesz, co powiem ci, tak, jesteś. Raczej, znaczy ja mogę mówić tylko o sobie, że jestem w tak słabego stanu psychicznego w tym momencie, w jakimś krytycznym stresie, odżyły wszystkie wspomnienia z, 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 jak z samego tego zdarzenia, jak to miało na początku miejsce, że generalnie jakby nie potrafię się w tym wszystkim odnaleźć. Jedyne o czym marzę, to jak najszybciej stąd wyjść, próbuję, nie wiem, zaczynam wołać Williama. William, gdzie jesteś, Williamie? jakby wiesz, mając świadomość, że to jakby spełniłam jakieś oczekiwania matki Franklina i może gdzieś tu jest teraz w końcu William. Felicia zaczyna wołać Williama. Jest to najpewniej objaw już ostatecznego stanu psychozy. Tak, więc... bardzo krytyczna psychoza. Dobra, sprawdzę czy ten skurwiel nie żyje. Wchodzę głębiej do wody, przykładam palce do jego szyi i staram się wyczuć puls. Nie czujesz pulsu. Franklin jest martwy. Jak się z tym czujesz, Aidan? Czuję ulgę, jakby mi kamień z serca spada, z drugiej strony jestem skołowany. Zabiliśmy człowieka. Wiesz, złożyłeś przysięgę, żeby chronić ludzi. Tak, ale to co się tutaj działo wykracza poza normalne oddziaływania. Więc. Nie wiem, jestem skołowany. Kac, jak, co o tym myślisz? No ja sobie próbuję nadal to racjonalizować, że najważniejszą rzeczą tutaj było znalezienie mojego Williama i w razie czego, jakby doszło do jakichś procesów i oskarżeń, to będę się wypierał, że jednak nie mogłem interweniować, bo byłem bezbronny. Orientujesz się, dopiero teraz do Ciebie dociera, że wszystko nagrywałeś ciągle trzymasz kamerę w ręku mając zbliżenie na głowę Franklina, który unosi się w wodzie. Skubiłaś kamerę? No nie, nagrywał do teraz. Tak, tak, ale to kamera cyfrowa, to więc była sugestia. to będzie to będzie można kamerę no, łatwo, łatwo skasować albo albo wyciąć niektóre z fragmentów ewentualnie, które by mogły być użyte przeciwko mnie. A może jednak wrzucisz kamerę do wody? No, tam na tym wideo są dowody na to. Po pierwsze, Franklin przyznaje się do winy i to przede wszystkim będzie jako oskarżenie i jakby, no, zamknięcie sprawy przynajmniej tej części, a resztę, no, to ta, ta część następna może zaginąć. A mógłbyś już wyłączyć? Tak, tak, wyłączą kamerę, tak. <śpisać> w porę. W brzmiała groźba. Nie, no to ja się. Ten, ja w takim ogromnym smutku, że ten e, strażnik nie żyje i że ten Franklin nie żyje, ale tak sobie. Spędzi mnie ta rana i, i przypominam sobie tę martwą dziewczynę, która mnie pocięła i te cztery osoby, które chciały. Jakby przyjść do mnie i zrobić mi krzywdę, i moje, moją umowę z Martą. I tak odwracam się i w jakim ułamku, nie wiem, ekspresji, to przykładam broń do głowy Franklina i strzelam. Okay. Hmm, no to teraz już na pewno nie będziemy mogli wmówić nikomu, że sam się potknął i utopił. Strzał sprawił, że jego ciało tak lekko. Się wgłębiło w wodę, po chwili wypłynęło z powrotem. Znaczy nie zanurzyło się, ale tak lekko opadło i pojawiła się dziura w głowie, która, z której po chwili zaczęła wypływać krew w bardzo mało dynamiczny sposób, ze względu na to, że serce Franklina już od jakiegoś czasu nie bije, więc krew nie jest pompowana. Tam, gdzie trzeba. Masz wrażenie, że deal z Martą został spełniony? Nie ma się tylko pewności, co dalej. Ma ktoś papierosa? Ja mam. Częstuję Aidena. Zapalam. Nic się nie dzieje. Woda nie kapie w drugą stronę. Nic nie śpiewa. Nic, nic się nie dzieje. Nie ma, nie ma nic nienaturalnego w tej chwili. Ale nic Już absolutnie. Nie, właśnie zabiliście człowieka. Teraz to pytanie, co z Williamem? To William jest bardzo przykro. No. Słuchajcie, musimy ustawić jedną wersję tego, co tu się stało. Tak, żeby wyjść z tego cało. Co było prostsze, zanim pani psycholog strzeliła w, y w głowę. Przypominam, że y Franklin miał wrócić do zakładu razem ze strażnikiem. Ale zaatakował nas bronią strażnika. Broniliśmy się i w jakby y w ciemnościach, bo było bardzo ciemno, bo latarki y tutaj szwankowały. Wywołała się bójka, został postrzelony. Potem próbował znowu strzelić do pani psycholog. Pani psycholog odpowiedziała strzykawką, e, rzucał się, no i generalnie wpadł do zbiornika z wodą. Felicia, Jajdan zdaje się sobie sprawę, że postrzał e, człowieka, któremu ustała praca serca, jest bardzo łatwy do e, wykrycia. Spędzimy Mało domy. tego. rozwaliłaś mu głowę z tak zwanego przyłożenia. Czyli to jest jakby egzekucja. Sugeruję, że powinniśmy się pozbyć ciała. Pytanie co dalej? I kto będzie za to odpowiedzialny w tej chwili? Okej, okay, jeśli już jesteśmy już jesteśmy w tym razem, to możemy jeśli Poczekaj, e, strzelałeś do niego górę, ze swojej służbowej broni, tak? Broni tego policjanta, tego ochroniarza. Dobra, e, trzeba wyczyścić broń. Oczywiście z odcisków palc, palców felisi i trzeba dać tu broń dla Prestona. żeby jego odciski były na broni Prestona. Wszyscy do domu wracacie, bierzecie kąpiel prysznic tak, żeby nie było drobinków prochu na waszych ciuchach. Chyba tyle. Musimy trzymać się wszyscy tych samych zeznań. A co z tym, Williamem? Ja, jak, jak wytłumaczymy, że ochroniarz z rozprutymi wnętrznościami strzelił w głowę Franklinowi i to z tak bliskiej odległości? To jest dobre pytanie. Słuchajcie, no ciała Williama nigdy nie odnaleziono na statku. Jeśli udałoby nam się pozbyć ciała Franklina, może moglibyśmy pójść tą samą ścieżką. A co chcesz że z po zrobić? Zabił, zabił ochroniarza. A my nigdy nie znaleźliśmy Franklina, nigdy nie widzieliśmy go po tym, jak uciekł. Czyli a. zabiliście człowieka i teraz chcecie jeszcze ukryć ciało. Ja doprowadzam każdą sprawę do końca. <grym> nie, no musicie jakoś to rozwiązać. Macie mało czasu, ponieważ strażnik z Franklinem e, ma wrócić do zakładu karnego, ale nie macie pojęcia, która jest godzina. Wasze zegarki stanęły. Słuchajcie, a... Dopimy ciało. Chodzimy do walizki, obciążymy walizkę. Skąd ty weźmiesz troszkę walizkę? Chłopie, po drodze widziałem, że mijamy wielki sklep Walmart. Nie, nie, nie. Czyli mamy jechać do sklepu po walizkę, wrócić nie, tutaj, spakować ciało do walizki i wyrzucić je do... Uwaleni, e, Pozbądźmy się takiego tak. zbiornika w, na statku i tak go nikt tu nie znajdzie. To jest tak wielki statek, że raczej mało powodów, żeby ktoś, gdzieś tutaj ktoś przeszukał każdy zakamarek, więc w maszynowni myślę, że znajdziemy jakieś miejsce, gdzie będzie można go wcisnąć i tyle, no. Dobra, schowajmy go gdzieś tutaj. Szukamy, szukamy po prostu miejsca jakiegoś takiego pojemnika, nie wiem, zbiornika z wodą, jakiegoś zbiornika balastowego pod podłogą, najlepiej, żeby gdzieś w ogóle opadł i zniknął. Okej, okay, możecie coś takiego znaleźć, tylko teraz jeszcze jest problem ze strażnikiem. Znaczy, strażnika zostawimy i powiemy, jak wygląda sytuacja, że w czasie całej, jakby tutaj wizji lokalnej, jaką przeprowadzaliśmy, ten się wyrwał generalnie zaatakował strażnika pod naszą nieobecność bo nie mogliśmy go znaleźć bo w, w ciemnościach zgubił się w zakamarkach statku jak do niego dotarliśmy w, w dzikim szale się rzucił na nas z bronią oddaliśmy strzały w jego kierunku zniknął za winklem i nigdy go już więcej nie widzieliśmy okej okay. czyli właściwie jeden policjant na zwolnieniu jeden policjant na służbie zgubili psychopatycznego mordercę Zasadniczo tak. Znaczy, no nie było to waszym zadaniem go pilnować, bo miał strażnika, to prawda, ale mimo wszystko jesteście robiliśmy wszystko, żeby go zatrzymać. No nie udało się. Dobra, udaje wam się to, co chcecie zrobić, więc e, znajdujecie jakieś miejsce, żeby schować to ciało w taki sposób, żeby e, macie nadzieję, nigdy nie zostało znalezione. I co, opuszczacie statek, rozumiem, tak? No, trzeba wezwać. Poczekajcie, policję. ej, poczekajcie. Może jeszcze e, sprawa tej kasety, tak? To bym był. E, nie martwiłbym się tak, jakby. ta kaseta została tutaj zniszczona. Myślę, że nie tylko ty. Więc, Joshua? No, biorąc pod uwagę, że. Prawdopodobnie istnieją metody odzyskania pewnych części wideo. Tak jak metody określenia, czy wideo cyfrowe było manipulowane? Tak, możemy chyba zniszczyć kamerę. Bo nawet jeśli to mogłoby posłużyć jako dowód oskarżenia Franklina, to już nic nie da. Okej, okay, no dobra, to musimy znaleźć też sposób, żeby zniszczyć tę kamerę. Myślę, że. Nie, wiem, jakieś zniecenie i tam. Wystarczy ją poza... wrzucić do wody. I, I po prostu nie odnaleźć. Okej, okay, to tak robicie, tak? No to tak, to tak robimy, tak. Hmm. Gdzieś za tę całą maszynerię. Nawet wychodząc ze tak statku dalej. do wody, jak wrzucisz to. Albo tak. Okej, okay, więc robicie to wszystko. Rozumiem, że opuszczacie statek, tak? Tak. Musimy coś zrobić ze strażnikiem, bo jeśli nasza wersja ma mieć jakieś ręce i nogi, to nie możemy go zrobić. No, trzeba wystawiać. zawiadomić policję. No dokładnie tak. Trzeba wyjść ze statku. Mieć zasięg. To wyjdźmy ze statku i znajdźmy zasięg. Dokładnie tak. Eee, okay, mnie dobra. Nie cały czas z tyłu głowy męczy ta myśl, że, że obiecałam matce. Franklina, że zajmę się Williamem i jakby tak cały czas próbując zejść z tego statku, rozglądam się, szukam, czasami nawołuję, jakby wiesz, będąc już słabego stanu psychicznego, jakby nie, nie bardzo, jakby oczekuję, że coś się jeszcze wydarzy i, i że, że jakby jej obietnica dojdzie do skutku o, w ten sposób. Wychodzicie na dek statku. Na dworze rozpętała się wichura z ulewą, trzaskają pioruny i kierujecie się do, do trapu, którym możecie zejść na ziemię, ale Felicia, kątem oka widzisz pod jedną z tych takich budek, które są na deku tego statku, widzisz jakiś kształt, który mijacie po drodze i, i coś Cię, coś Cię tknęło, żeby podejść i sprawdzić i widzisz, że pod że jest to jakaś taka, taki, taki zwał jakiegoś prezentu i odsłaniasz go i widzisz tam małego chłopca, który jest przemoknięty, wystraszony, w oczach po prostu ma pełne przerażenie. Czy jakby z racji zajmowania się sprawą rozpoznaje, że to William. Wiesz co, nie masz w głowie zdjęcia chłopca, ponieważ. Jasne. E, ale, ale przypominając sobie jakieś takie charakterystyczne cechy wygląda, że to jest on. Jakimś cudem? William? Reaguje na imię, widzisz, ale jest w zupełnym szoku. Zupełnie jakby jego imię tak wytrąciło go trochę z. Tego takiego katacennego stanu, ale zupełnie naprawdę Ale rozumiem, że nie. w sensie jakby poza takim mentalnym to jakichś obrażeń na zewnątrz nie, nie ma dodatkowych, tak? W sensie, że nic musi jakby więcej. Wydaje ci, się, że, że nie. Ale widzisz, że na przedramieniach ma ślady te, ślady oparzeń. Takie, takie kropki, tak jakby, wiesz, znasz te obrażenia. To są ślady, jakby ktoś papierosem przypalał go. Okej. Okay. Rozumiem, że świeże. Eee, świeże? Niektóre świeże, niektóre nie. Rozumiem. William, chodź, chodź z nami, chodź, zabierzemy cię w bezpiecznym miejsce. On jest zupełnie, on zupełnie nie, znaczy, Pod... tylko tknęło go jego imię, ale tak to nie jest w stanie stać, no sam to ruszać podnos się. Podnoszę go, biorę go jakby na ręce i próbuję go, chodźcie, pomóżcie mi. No, wiesz, to chłopak jest na tyle lekki, że jesteś nawet okay, jak kobieta, dobrze. jesteś w stanie go podnieść. Jest lekki jak piórko ogólnie. Jacek, ja go pamiętam, nie? Tak. To jest ten chłopak? William? Tak. tak. Zgubiliśmy Franklina, znaleźliśmy Williama. Sprawa się trzyma kupy. Więc teraz tak, żeby nie przedłużać tego, rozumiem, że dzwonisz na policję. Przedstawiacie sprawę tak jak e, mówiliście. E, natomiast sam Franklin, e, e, Felicia, bardzo się ciebie trzyma i będąc pod opieką lekarzy. William. E, przepraszam. E, <laughs> Jeżeli Franklin o. się mnie trzyma, to nie dobrze. <laughs> to by było <laughs> lekko krzyki e, W każdym razie, William. E, i, I czujesz jakąś taką wewnętrzną, wręcz jakieś takie matczyne uczucia, co nie podejrzewałaś tego u siebie. I w momencie, kiedy paramedycy przyjeżdżają, bo rozumiem, że dzwonicie też po karetkę, tak, żeby. Naturalnie. Chłopak jest w strasznym stanie. Chłopak jest zupełnie spanikowany i nie pozwala się oddzielić od ciebie, i w efekcie musisz jechać z nim do szpitala. W całej obecnej sytuacji nie mam nic przeciwko temu, jakby. Staram się być jak największym wsparciem z racji tego, co obiecałam. Historia kończy się w następujący sposób. Czy ktoś jeszcze ma jakieś decyzje, co teraz chce robić? Rozumiem, że chcecie jak najszybciej skończyć ten koszmar. Historia obija się dużym echem w mediach, jako że seryjny morderca uciekł w policji i tak dalej. Jesteście przesłuchiwani, jest kolejny proces, wasze kariery wiszą na włosku w związku z tym i są różnego rodzaju insynuacje i tak dalej. Natomiast William dochodzi do siebie po jakimś czasie i Felicia tak bardzo się przywiązuje do niego i, i i tak bardzo nie chcę po prostu odstępować ciebie, że koniec końców postanawiasz zająć się nim, wziąć go pod swoje skrzydła. Twoje, twoje życie o dziwo zmienia się na lepsze po tym. Okazuje się, że ten cały koszmar, który był związany z wydarzeniami na statku za pierwszym i za drugim razem gdzieś odchodzi w niepamięć przy. Tym szczęściu, jako Franklin przez kolejne lata daje, nadaje sens swojemu życiu, i okazuje się, że jako samotna matka wychowująca, mało znajdę, odkrywasz jakiś nowy sens w swoim życiu. Wasze kariery, pozostałych z Was toczą się w ten czy inny sposób, i wszystko jest w jak najlepszym wypadku. Poza tym, że macie oczywiście olbrzymią i na swojej świadomości związane z tym wydarzeniami na statku. Natomiast Felicia zauważa, że William im staje się bardziej dorosły i, i, i zaczyna wyrastać już z bycia takim małym chłopcem, no ale wtedy na początku zauważasz takie dziwne rzeczy w jego zachowaniu, które zrzucasz na to, że jest po prostu chłopcem. Zaczyna się dosyć niewinnie od e, bawienia się Szkołem powiększającym, żeby przepalać mrówki przez wiwisekcję yy, na żabach podpaleniu kota. Po jakimś czasie William zaczyna budzić w tobie coraz większy niepokój i zaczynasz dostrzegać pewne zachowania, które są co najmniej niepokojące. Twoje życie powoli z yy, takiego, w którym znalazłeś nowy sens, zaczyna powoli zamieniać się w koszmar okazuje się być osobą, którego wydarzenia na statku musiały poważnie zmienić. Ale apogeum tego wszystkiego jest któregoś wieczora, kiedy rysując pewne, pewne jakieś obrazki z dosyć makabrycznymi wizjami małego dziecka, z podniesionym tętnem widzisz, jak rysuje pewną postać. W blond włosach i w długiej spódnicy. I pytasz się Williama, co rysuje. Co William odpowiada ci, że rysuje Martę. I Marta każe cię pozdrowić. Mówi, że niedługo się zobaczycie. Więc e, to jest e, finisz e, Twojej historii. Wracam Natomiast, do picia. <głos> <głos> Natomiast e, Wasze życia pozostałych z Was toczy się, tak jak powiedziałem, w miarę normalnie. Wasze kariery jakoś e, idą do przodu, ale macie wrażenie, że w Waszym życiu jest jakaś obecność, której nie możecie się pozbyć i Nigdy dalej tak naprawdę nie mogliście nie mogliście znaleźć w życiu szczęścia, ani jakiegoś takiego spokoju ducha ciągle. Czujecie mm, niekończące się napięcie, które powoduje, że jakiekolwiek związki z drugą osobą stają się niemożliwe. Ty Ajdan, koniec końców się rozwodzisz, twoja żona zabiera Dominika i zostawia ciebie. Ciężko sobie radzisz z rozstaniem, zaczyna się ciąg alkoholowy. Z kolei kariera Kaca, pomimo tego, że nie została zniszczona przez wydarzenie na statku, tak naprawdę nigdy nie osiąga takich wyżyn, jakich oczekiwałeś po sobie i, i, i Twoje ambicje tak naprawdę niszczą Ciebie. Zaczynasz uczęszczać do klubów, w których narkotyki są łatwo dostępne. Uzależniasz się od e, różnego syfu, który sprawia, że coraz ciężej jest ci utrzymać się na powierzchni i udawać, że jesteś normalnym obywatelem, który reprezentuje ludzi w sądach. Natomiast, e, Caitlin, e, Twoja zła pasa do dawania ludziom złych rad po prostu nabiera. W którymś momencie takiego rozpędu, że kończy się to procesem utratą licencji i musisz zajmować się rzeczami, które są namiastką Twoich ambicji związanych z wysokim wykształceniem, które posiadasz w życiu. I ogólnie, pomimo tego, że tak jak powiedziałem, wydawało Wam się, że Wasze życia w ten czy inny sposób być może zostały zmienione przez wydarzenia na statku, ale przez lata. Udawało Wam się utrzymywać na powierzchni, koniec końców jesteście złamani e, tym wszystkim. A może tak naprawdę jesteście złamani czymś, co od tamtej pory było w Waszym życiu, jakoś taką obecnością, której nie mogliście się pozbyć. I w końcu każdy z Was, poza Felicją, która ma swój koszmar, e, pozostali z Was e, jest taki, taka jedna noc. Kiedy budzicie się, czujecie zapach dymu papierosowego i orientujecie się, że to musi być nadal jakiś koszmar czy sen. Za oknem jest mgła, pełen księżyc, świeci jasno, oświetlając część pokoju, w którym śpicie, ale nie jest to wasz pokój. I schodzicie po schodach, których. I widzieliście już bardzo, bardzo dawno temu i schodząc po schodach słyszycie dźwięk pieśni religijnych i regularne uderzanie noża kuchennego o drewnianą deskę do krojenia.